na Paternie. To jest właśnie to miejsce w centrum Warszawy, które stało się Hyde Parkiem. Widzimy tutaj różne ugrupowania, które przygotowują się do kampanii wyborczej. I jest tutaj obecny, wesoło machający, pozdrawiający telewizor Telewizji Narodowej, Adam Czeretkowicz. Adamie, dzień dobry. Co tu się dzieje? Opowiedz swoimi słowami, co widzisz. Widzę jarmark wyborczy, przedwyborczy. Aha. Wszyscy namawiają do podpisania swoich kandydatów, swoich list, SLD, Kalisz, Korwin-Mikke, czyli całe Muppet Show udające, że działa. Zaraz, chwileczkę. Dlaczego takie ostre sformułowania pod adresem polskiej elity politycznej? Chyba polskiej, może nie polskiej, może ale krajowej. Nie elity. Może nie elity. Jeżeli to ma być elita, elita to nie idzie do wyborów. My jesteśmy elitą i my nie idziemy, my bojkotujemy czy ja te nieuczciwe... Zrozumiałem? Czyżbyś uległ namowom Michała Dębowskiego, który właśnie namawia do tego, żeby nie głosować w tych wyborach? Nie, on mnie nie namawiał, szczerze mówiąc. No jak to, w całym internecie powtarza apel Anny Walentynowicz, żeby nie głosować, żeby nie brać udziału w wyborach, szczególnie tych organizowanych metodą ordynacji nieuczciwej, ordynacji tej proporcjonalnej z systemem Donta, tej skomplikowanej, masońskiej. Rozumiem. Niestety ja biorę udział w takich wyborach, staram się, ale do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego nie biorę. Uważam, że Unia Europejska nie jest organizacją legalnie działającą, nie reprezentuje nasze interesy i nie należy sobie zawracać głowy wyborami do Unii Europejskiej. Dlatego nie idę na wybory. Czyli są różne odcienie różne bojkotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego, tak? Ale popieram branie udziału, jeżeli chodzi o komisje wyborcze, czyli odzyskanie własnych pieniędzy. Nawet rozumiem tych ludzi, którzy zbierają tutaj te podpisy, chcą zarobić po prostu na życie, bo w Polsce ciężko jest żyć, więc... 160 zł jest za dzień w komisji. No to ja wiem o tym, ale no mam nadzieję, że jeszcze coś więcej ci ludzie dostaną oprócz gwarancji, która nie jest gwarantowana, bo tam jest jeszcze losowanie, 70% tylko może przejść. Mówisz o tym, że nie wszyscy dostaną się oczywiście do komisji wyborczej. To jest niemożliwe matematycznie, ale no ich odzyskają swoje pieniądze. No bo Unia Europejska, w ogóle państwo, które nas tak tymi wyborami bombarduje, te wybory kosztują i niech Polacy troszeczkę zarobią, no tyle dobrego. Szanowni Państwo, dzisiaj Telewizja Narodowa z tak zwanej patelni, centralnego miejsca w Warszawie, przy metrze Centrum, spod Pałacu Kultury i Nauki, dzisiaj prezentujemy różne głosy. Widzimy osoby namawiające na składanie podpisów na kilka komitetów wyborczych. No i widzimy też głos Adama Czeretkowicza, który namawia do szczególnego rodzaju bojkotu, ale też do brania udziału. Chodzi o to, żeby odzyskać swoje pieniądze, które nam rząd, czyli Unia Europejska, bo teraz Unia Europejska rządzi Polską, można powiedzieć, jest wyższość prawa unijnego nad krajowym w końcu, tak? Więc odzyskajmy to, co nasze, ale nie idźmy, nie głosujmy na nikogo, no bo po co? Dla Telewizji Narodowej Adam Czeretkowicz.